Witam serdecznie, z tej strony Krzysztof, Vega Fitness. Dzisiaj zaczynamy dzień trzeci tygodnia pierwszego treningu 5-3-1 Jima Wendlera. Na początek oczywiście rozciąganie mięśni pleców. Następnie rozruszanie barków, by potem przejść do rozgrzewki. Oczywiście prawidłowej rozgrzewki, która ma za zadanie mimikę ruchu, który dzisiaj będzie tematem przewodnim, czyli wyciskanie sztangi nad głowę lub tak zwane wyciskanie żołnierskie. Tak jak wcześniej wspominałem, 5 powtórzeń nie musi koniecznie oznaczać 5 powtórzeń, dlatego dzisiaj nieco poprawiłem tablicę, która będzie widoczna podczas prawidłowego treningu. A więc robimy co najmniej 5 powtórzeń, a ja sam dzisiaj wykonam, by czuć się bezpiecznie, po 8 powtórzeń z każdym obciążeniem. Dzisiejszy trening będzie obejmował trening główny, a następnie 2 ćwiczenia posiłkowe, tak jak wspominałem wcześniej, a będą to pompki na poręczach, 5 serii oraz podciąganie się w drążku, również 5 serii, które, no jak sami zobaczycie, nie za dobrze mi wyszły. Przechodzimy zatem do rozgrzewki. Oczywiście tutaj widnieje sama sztanga, jak widać pas również mam na sobie. Chciałbym uniknąć kolejnej kontuzji kręgosłupa. Sztangę podnoszę tyle razy, ile potrzebuję, by poczuć się rozgrzany. O ile dobrze pamiętam, wykonałem chyba 3 serie rozgrzewkowe, czyli 3 serie samą sztangą, by następnie przejść do prawidłowego ćwiczenia. Było całkiem dobrze, nie miałem żadnego bólu w plecach. Niestety jeszcze po moim przedwczorajszym treningu mam zakwasy i są to zakwasy tylko i wyłącznie w prawej nodze z racji tego, że chciałem nadrabiać tą prawą nogą. Obecnie na filmie widać już mój prawidłowy trening. W pierwszej serii wykonałem 8 powtórzeń z obciążeniem 32 kg. Wiadomo, to nie jest dużo, jednak tak jak powiedziałem wcześniej, staram się oszczędzać po wypadku. I tak jak mówiłem wcześniej, nie musi to być stricte 5 powtórzeń, ma być to po prostu co najmniej 5. Teraz seria druga. Jest to 37 kg i tutaj również 8 powtórzeń. Taka po prostu bezpieczna ilość, jak dla mnie na razie oczywiście. Trzecia i ostatnia seria również obejmowała 8 powtórzeń. Tym razem jednak na sztandze były 42 kg. Postarałem się wykonać ćwiczenia z przerwą około 3-4 minutową, ale w gruncie rzeczy, o ile dobrze pamiętam, to pomiędzy drugą a trzecią serią miałem jedynie 2 minuty przerwy, z racji tego, że czułem się dosyć wypoczęty. A dzisiejsze ćwiczenia posiłkowe to pompki na poręczach, które coś słabo mi idą, oraz podciąganie się na drążku. Pompki na poręczach to świetne ćwiczenie wzmacniające klatkę piersiową oraz triceps, lecz nie można za głęboko schodzić z nimi z racji tego, że bardzo łatwo o uszkodzenie barków, co na przykład w moim przypadku nie byłoby za dobre z racji 5-krotnie zerwanego lewego barku, więc przestrzegam przed tym maksymalnie kąt prosty w łokciu. W
Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że będziecie mnie dalej śledzić. Staram się, żeby te filmy były znacznie krótsze niż mój pierwszy film. I zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału. Zapraszam Was na moje konto Vega Fitness na Instagramie, na Facebooku, na stronę vegafitness.pl i do zobaczenia.